No ale zobaczcie, Grand Champion sezon 6, a ma Diamenta 1. Tować? Ten mecz pewnie będzie trochę przycięty. Chyba, że ziomek na mnie... Nie no. RL Exchange. Szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz Pay Safeguard. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku drogi do Grand Championa tylko freestylując. W dzisiejszym filmie zaczynamy po pierwsze z Diamenta 1 Dywizji 3. No i jest też sporo zmian oraz sporo pytań będzie do was, do widzów. Na samym początku gramy Octane'em, ponieważ tym Dominusem mi się grało fatalnie, nie będę tutaj ukrywał. Druga zmiana jest taka, że tutaj były w komentarzach sugestie, abym użył takiego plugina, który pokazuje najwyższą rangę, w sensie rangę zawodnika na najwyższym trybie. To zobaczymy na przykład, czy ktoś ma jakiegoś, nie wiem, czempiona na dwójkach i tak dalej. Teraz możemy zobaczyć, gramy na diamencie 1. Nasz przeciwnik ma czempiona dwójkę na dwójkach. No i to jest też takie bardzo częste ponoć, że ludzie, co mają czempiony, mają niskie diamenty, czy tam czasem nawet platyny na jedynkach, więc to jest bardzo ciekawe. Od razu odpowiadam, że jest to plugin do Bakesa i na konsoli tego nie możecie mieć. No, w sumie fajna bramka na start. A na PC, nie wiem, mam poradnik do Bakes moda, ale nie wiadomo jak to będzie. Dobra, już na samym początku ładna bramka, tak jak powiedziałem. I jeszcze tutaj przechodzimy dalej od razu płynnie, póki nie zapomniałem wszystkiego. W sumie nie pamiętam, czy ekran miał być na monitor... Nie, czekajcie, czy miał być kontroler na ekranie w tej serii. A z tego co... Dobra, nie wiem, niech nie będzie dzisiaj, wyjątkowo przynajmniej. Nie pamiętam, czy ostatnio było, bo... W sumie parę dni, czy tam, nie wiem, jakiś czas jeszcze nie nagrywałem. Ale okej, kolejna sprawa jest taka, że parę osób w sumie chyba słusznie pisało. Też parę rzeczy, o kurde, bo sobie przypomniałem coś jeszcze. Parę osób pisało, że na przykład jeżeli mam pustą bramkę, to mogę zrobić jakiegoś Musty Flicka, czy tam Breezy Flicka i będzie zaliczone. Moim zdaniem takie fliki to nie jest freestyle tak naprawdę, więc sobie nie chcę tego zaliczać. Ale nie wiem, czy po prostu na wyższym poziomie nie będziemy strzelali openów. Też jest tutaj kwestia taka, że mogę latać po prostu na rzeczy, w których się lepiej czuję. Tak jak tutaj widzicie, jakieś ceiling shot, musty, czy tam ceiling shot po prostu resety i to mi wychodzi w miarę regularniej. No i w takiej sytuacji będę łatwiej wygrywał. Ale też kontynuując, chciałbym was zapytać, czy, bo pojawiały się komentarze, że na przykład strzelam mało takich widowiskowych bramek, czy tam po prostu są strasznie podobne do siebie. I tutaj by było pytanie do was, czy nie chcielibyście na przykład czegoś takiego, że będzie przerwa w serii, że ja ją teraz po tym odcinku przestanę nagrywać i zrobimy sobie jakieś szkolenie, nie wiem, u jakiegoś freestylera z Polski. Nie wiem, czy u Leto, czy u kogoś innego, żeby po prostu tutaj poszerzyć nasze umiejętności freestyle'owe. No bo co, aktualnie mogę strzelać takie bramki, mi się one nawet podobają, dla mnie są one okej, ale ludzie narzekają w komentarzach, że tak jakby jest zbyt mała tak jakby różnorodność tych zagrań i że są zbyt mało wymyślne. Też parę osób mi proponowało, o, dobra, nieważne, bo w prawym górnym rogu teraz playlist best jest napisane, nie wiedziałem co to oznacza. Parę osób mi sugerowało, żebym też na ziemi próbował robić jakiś freestyle. A na ziemi to ja totalnie nic nie umiem, co jest freestylem. Nawet w sumie nie wiem, co można zrobić na ziemi, żeby było freestyle. Także napiszcie po prostu, czy kontynuujemy tę serię z tymi moimi takimi ograniczonymi umiejętnościami freestylu, gdzie sobie latam po prostu na co mi popadnie i nie mam jakiejś super umiejętności, czy na przykład zrobimy sobie przerwę, żebym się trochę podszkolił i wrócić do tej serii, jak już będę jakimś turbo koksem. Przy czym tutaj zaznaczam, że żeby się nauczyć freestylować jakoś lepiej, tak od zera, gdzie w sumie nic nie ogarniam, to naprawdę by dużo czasu zżarło. Dobra, zróbmy pincha, nie udało się. W ogóle też zapomniałem, że ten, że powinienem robić te takie zadania na odcinek, to żeby w danym filmie latać na przykład triple reseta spróbować strzelić. Kurde, to nie wiem, czy to teraz zarządzimy. Dobra, spróbuję strzelić w tym filmie triple reseta, to jest moje takie wyzwanie. Chociaż triple reset to jest dla mnie naprawdę wyzwanie, bo nie za bardzo umiem to strzelić. Ale strzelmy tutaj Grand Pincha, nie udało się. No i też jest taka sprawa, że mógłbym naprawdę latać na ceiling shoty coraz częściej. Na zwykłe ceiling shoty, które są moim zdaniem po prostu zbyt OP, czy tam double tapy. Nie wiem, on to będzie miał. Dobra, nie ma tego, sfejkował mnie. Zaufałem mu, że trafi w piłkę, jako że ma tego czempiona na dwójkach. Ale to nie, wbrew pozorom, to była ciężka do przeczytania piłka. Dobra, spróbujmy triple reseta. Nie, z tego nic nie będzie. Także na razie chyba tyle pytań. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Macie ten plugin z rangami najwyższymi, bo to też wiem, że wiele osób ciekawiło i w sumie jest to ciekawe na takiej serii. Zobaczyć, jakie faktycznie ludzie mają tutaj rangi na innych trybach. No bo faktycznie możemy zobaczyć Diament 1, Ziemek Champion 2 na właśnie Tusach. Śmieszna sytuacja ogólnie. Dobra, spróbujmy sobie wlecieć na jakąś akcję z jego backboardu.
Tutaj na ceiling. Oj kurde, zapomniałem piłki trochę. Okej, on dał nam piłę, Gostek. Ja to sobie podbiłem centralnie nad siebie. Podejdźmy na Kuksirpincze, jak nam nie zblokuje. Dobra. O, jednak nie zblokował, ale bałem się, że zblokuje, już odpuściłem. On coś takiego robi. Dobra, teraz mamy okazję na Kuksirpincza. Bang! Potęga! Dobra, chyba siedzi. Dokładnie, 4-0. W sumie strzeliliśmy 4 nie takie złe bramki. Był Kuksir, był double reset, był jakiś tam ceiling reset i był chyba jakiś Masty Flick ceiling. No i wygrywamy. Dobra, lecimy do kolejnego meczu. Jest i drugi przeciwnik, tym razem przyjaciel z konsoli, E-King, który ma czempiona 3 na trybie 2-2, więc jeszcze wyżej niż poprzedni przeciwnik. To jest naprawdę zabawne, że ludzie na jedynkach mają takie niskie rangi w stosunku do innych trybów. No bo czempion 3 nawet ma tytuł za Grand Championa z sezonu 6 i siedzi typek w, nie wiem, diamencie 1 na lansach. A przynajmniej mam chyba tytuł odcinka. Nie wiem, może coś zlepię z tego, że Grand Championy na diamencie. No, czy tam diament siedliskiem Grand Championów. Nie wiem, coś takiego może zlepię. No w sumie to jest dosyć zabawne, jak ludzie chyba jedynek nie potrafią za bardzo grać. A to tylko pokazuje, że powinniśmy się bardziej skupiać i bardziej trehardować w tych gierkach, no bo na takiego Grand Championa, czy tam aktualnie Championa trójkę, no w sumie jak tak będę sobie go pobłaźliwie traktował, no to pewnie przegram. W momencie, kiedy będę latał tylko na klipy. Nie mogę obstrzelać openów. No, okej. Dobra, polećmy sobie na lewo. Ale w sumie nie, no już na samym początku? Kurde, fajny jest ten plugin ogólnie. Dobrze, że go poleciliście. No bo to mega fajna sprawa, że faktycznie widzimy teraz, że nie wygramy na diamencie 1, ale to są ludzie, którzy mają dużo wyższe rangi na innych trybach, więc to jest takie ciekawe, no. Dobra, polećmy sobie tutaj na, nie wiem, kopnijmy na sufit, on nas zniszczy. Ja sobie polecę na, nie wiem, double tapa. Tak nie wybije. Dobra, wybił jednak. Nie, niestety on jednak trafił w piłkę. Ile on ma w ogóle MMR-a? Ej, w ogóle, co jest? Czemu on ma 4-0 MMR-a? W sensie ma 0-0-0-0. Ej, nigdy takiej sytuacji nie widziałem. Nie wiem, czy się Bakesmet zepsuł, czy o co chodzi? Kurde, nie wiem jak to interpretować, że on ma taki MMR pokazany. Coś się zepsuło. Okej. Okay. A nie, to jest klan chyba, a tak mało się... Dobra, nieważne, jestem pajacem. Gości ma w klanie 4-0, ma normalnie 870 MMR-a. Dobra, nie było tematu. Polećmy sobie na Grand Pincha. Jakiś taki w okienko, o. Niestety obronił. Taki. To teraz to poprawimy. Ceiling shot. Kurde, za wysoko uderzam tę piłkę i przez co... A, dobra, strzeliliśmy. Nie wiem, co to było właściwie, ale jest gol. Za wysoko sobie podbijam piłkę i uderzona w sufit, więc jestem tak jakby... Nie mogę zrobić nic takiego, co chcę. Żeby piłka długo padała. Co mnie dosyć ogranicza. Weźmy tutaj boosta. Chyba, że w niego nie trafię, to weźmy tego po prawej wtedy. I polećmy na... Nie wiem, resety. Albo reset i pinch. Dobra, reset, pinch, nie był to dobry pinch, ale przynajmniej jakikolwiek był. Taki, żeby zabezpieczyć trochę wynik, bo było niebezpiecznie. On ma 300 pingu w tej chwili. Nie wiem, czy on tak gra po prostu, a dobra, spada mu już. 150. Nie zrobił raczej alt-tawa, bo gra na konsoli. A tam się chyba nie alt-tabuje. Po prostu pewnie ma słabego neta ziomek. Może też przez to. A nie, spada mu cały czas, ale... Dobra, mniejsze, nie będę się tym zagłębiał. Lećmy tutaj na... jakiegoś dziwnego reseta. Czy on to obroni? Nie obronił tego. No, wywalił się dosyć potężnie. Też nie wiem, bo strasznie chyba chaotycznie opowiedziałem tu wszystkie te wszystkie pytania na samym początku odcinka. Z tym, co chcecie i tak dalej. Ja mam nadzieję, że mimo wszystko zrozumieliście i napiszecie, co o tym sądzicie. Bang. Bang. Ground pinch. Szkoda, że nad poprzeczkę. On wali samobuja? Nie, dobra. Nie tym razem. Poczekajmy, aż nam odda piłę. Nie no, przebił nas nawet. Kurde, bo ja strasznie nie wiem, dlaczego znowu to mam po tej przerwie, że znowu tak jakby nie traktuję ich poważnie. A to nie jest naprawdę trudne zagranie. Poza tym ten ziomek nie jest botem i to jest takie, no nie wiem, strasznie irytujące, że tak się zachowuje jakoś. Nie wiem, jak to w ogóle określić. Dobra, strzelmy jakiegoś dziwnego flika. Chciałem Breeze'ego, ale nie umiem Breeze'ego i więc próbowałem jakoś improwizować, zabrać się za to jakoś, że nie wiem jak. Może, nie wiem, może Breeze'ego się też nauczyć? Kiedyś w sumie się, no szybko nauczyłem, ale tak szybko jak się nauczyłem, tak szybko zapomniałem. Bo chyba w 5 minut się udało tego nauczyć, natomiast też nie używałem tego potem i już tego nie umiem.
Zatem nie lubię zagrań, które są bezużyteczne, tak jakby w meczach rankingowych już normalnie. A moim zdaniem Breezy się zalicza do takich zagrań, co nie są zbyt przydatne na pewno, bo zajmują zdecydowanie za dużo czasu. Jest dużo więcej bezpieczniejszych, lepszych zagrań, czy tam flików. Dobra, polećmy sobie tutaj. Oj, znowu piłka uderzyła w sufit. Dobra, ja sobie po prostu jeszcze air dribbla zrobię minimalnego. Jak już i tak znowu wleciałem w ten walony sufit. Nie wiem, co ja dzisiaj tak do tego sufitu lecę. Strasznie mi on przeszkadza, za niska mapa dla mnie. Ale okej. Dobra, polećmy sobie na... złapmy piłkę. Bierzemy ją do ściany. I tutaj hyc, hyc i nic więcej. To by było na tyle. No, ale śmieszne, że tutaj nawet nie ma smurfów. To znaczy, nie wiem, jak to traktować, bo ja jestem smurfem. Wiem, że zaraz mnie 10 osób zwyzywa, ale w sensie tak teoretycznie ten ziomek nie jest smurfem, bo to jest jego główne konto. No, ale zobaczcie, Grand Champion sezon 6, a ma diamenta 1. No, to jest, no, nie wiem, jak to w ogóle określać, ale my mamy już diament 2, dywizja 3. Chyba lecimy do ostatniego meczu w tym odcinku, albo przedostatniego, nie wiem. Camouflage Evo, kolejny przeciwnik i znowu Champion 2. Nie no, to jest niesamowite. Ciekawe, czy da się trafić na diamencie przeciwnika, który ma diament, najwyższą rangę. Czy tutaj każdy ma czempiony na innych trybach. No to jest naprawdę... Ten odcinek jest rewolucyjny jakiś. Zaczynamy nasz teatr marzeń. Zaczynamy nasze popisy. Nie wyszło mi, ale ground pinch, który go zaskoczy. Dobra, obronił. No, ale możecie też dać znać. I właśnie, dajcie znać w komentarzach, bo tutaj widzę, że każdy ma najwyższą rangę na 2 na 2. Dajcie znać w komentarzach, jaką macie rangę na dwójkach, a jaką na jedynkach. To też będzie ciekawe w sumie. Czy też macie takie dysproporcje jak ci wszyscy ludzie, co tutaj grają rankedy? Ale tutaj najśmieszniejsze jest to, że ci ludzie grają rankedy jedynki. W sensie oni mają rangę i faktycznie grają w ten tryb. I can smell the smurf. Niestety nas wyczuwa, ziomek. Ale to nie jest taka sytuacja, że oni po prostu raz odpalają ten trybik i więcej go nie grają, tylko mają rangę prawdziwą. No. Okej. Dobra, spróbujemy sobie jakoś poradzić. Ziomek nas po pierwszym tak naprawdę nieudanym klipie wyczuwa. Napisałem mu na szybko, bo nie będę ukrywał, że ten... że wyczuwa... mojego... smurfa, to napisałem, że jest seria YouTube. Ale okej. Dobra, strzelmy sobie tutaj jakiegoś po prostu ceiling shota. I nie wiem, czy takie bramki powinienem strzelać. Nie wiem, zdekoncentrował mnie ten ziomek tymi pytaniami ogólnie. Ale dobra, strzelmy bramę. Zobaczymy, co będzie pisał. Dobra, strzelmy sobie koksira. Boże, ziomek na to jedzie. Tutaj sobie polećmy na ceiling. Musty flick. Nietrafiony double. Okej. Kurde, ale zrobiłem milion literówek. Dobra, uderzył w piłkę na szczęście, bo już myślałem, że się nie będzie ruszał. Lećmy tutaj. Kurde, strasznie to zdekoncentrowało. Wiem, że tak to się powtarzam, ale nawiązałem z nim kontakt, a to jest niespotykane. Jeszcze ja nie umiem szybko pisać na klawiaturze, jestem w tym tragiczny ogólnie. Nie wiem, generalnie zawsze grałem na konsoli. W sumie bardzo długo nie miałem kompa i to było takie, że jestem po prostu nieprzyzwyczajony, a też jakoś nie tryharduję teraz, żeby nagle pisać na klawie szybko. Nie wiem, o czym ja w ogóle gadam? Seria freestyle do Grand Championa? Środek meczu, ja robię wywód o tym, że kurde... Od niedawna gram na kompie i nie umiem szybko pisać. Zakończmy ten dziwny moment. On sobie zagrał tutaj piłkę do defensywy. A też to jest ciekawe pod tym kątem, że pewnie większość z was na przykład myśli... Dobra, ground pinch. Myśli, że jest fatalna na jedynkach, na przykład na trybie 1v1. A to tak naprawdę po prostu każdy ma zaniżoną rangę na jedynkach. Więc w sumie gracie na ludzi ze swojej rangi, typu z czempiona, mając diamenta 1. I to jest też takie chyba demotywujące, że wydaje wam się, że macie na jedynkach niższą rangę. Ale nie wiem, strasznie dziwne to jest ogólnie. Bo na wyższych rangach już normalnie to wygląda teraz. Kiedyś faktycznie było tak, że miało się z 3 rangi niżej na jedynkach. Teraz, no, ja czasami potrafię mieć najwyższą rangę na jedynkach i wiem, że dużo osób tak ma. No, to ciekawe. Dobra, wywaliłem się. Dobra, strzelmy double reseta przynajmniej. Mówiłem tam o triple.
A, dobra, był triple, ale nie w bramę. Dobra, do końca tego meczu postarajmy się strzelić jakiegoś klipa, bo strasznie, nie wiem, strasznie chyba dziwny do oglądania będzie ten meczek, bo jest taki chaos w nim, że to jest niespotykane. Dobra, polećmy tutaj na Musty Flicka i nie trafię double znowu, bo jestem słaby, a poza tym ten ziemek się nie rusza i nie wiem, co zrobić z tego powodu. Nie wiem, czy jeszcze jednego mecz nie zagramy. To w ogóle Grek jakiś chyba jest, tak wnioskuję przynajmniej po fladze. Okej, leci ziemek na jakiegoś ceiling shota. O, jeszcze jakby jeszcze stracimy. Okej, Cooksier pinch. Strasznie wolna piłka. Dobra, nie zrobimy Cooksiera. Dobra, wiecie co, zagrajmy jeszcze jeden. Mamy diament 3. Zbliżmy się do czempiona. Ostatni przeciwnik w tym meczu. W tym odcinku. No, jakiś mega miły ziomek. Nigdy się, w sensie, no, głównym koncie gram tak naprawdę bez czatu. Ale jak czasem włączę, to nikt nie pisze good luck, have fun w rokecie. Ale wracając, kolejny ziomek. Najniż, mamy diamenta 1. Zaczęliśmy ten odcinek od diamenta 1. I najniższa ranga gościa to jest Champion 2 na dwójkach. Ogólnie mega dziwna sytuacja. Mega dziwna sytuacja, to znaczy dziwna, no pewnie dla was normalne, jak gracie tutaj normalnie rankedy. No, powiedzmy diamencie, ale śmieszne. Nie spodziewałem się, że aż 100% ludzi będzie grało na tym. Będzie miało takie wyższe rangi na dwójkach. No ale koniec głupiego gadania, strzelamy klipy, bo w poprzednim meczu, czy tam w poprzednich dwóch za bardzo nic nie było. On chyba też chce lecieć na jakiegoś aeriala. Zobaczmy, flip reset, próba Mastiego Flicka, w dziwnym kierunku zmierzają te mecze. Im wyższa ranga, tym jest dziwniej tak naprawdę, bo ludzie też inaczej podchodzą do tych spotkań. To w sumie nie wiem, czy przerywać teraz tę serię, czy po prostu nie zakończyć jej i potem na przykład zrobić sobie lekcję o jakiegoś leto, tak jak mówiłem. I następnie wrócić i robić dużo lepsze freestyle. Ale strasznie śmieszne jest to, że na niższej randze totalnie inne podejście było ludzi, a tutaj... Nawet jak za bardzo nie potrafię freestyle'ować, to próbują. To znaczy za bardzo nie potrafię, no nie wiem, jakiegoś flip reset, aby strzelił ziemek. No nie wiem, z tego naprawdę ciekaw jestem waszego zdania w tym temacie. To napiszcie i pomyślimy, co robimy dalej. Okej, ja to sobie wezmę do boku. On nam chyba pada piłkę zaraz. Dobra, robię jakiegoś... Nie wiem, gościu prawdopodobnie lepiej by robił freestyle na ziemi niż ja. Co jest smutne trochę, no niestety prawdziwe, bo ja totalnie tego nie ogarniam. Ale też właściwie to chyba byłby pierwszy odcinek na tym kanale, w sensie na tym kanale. A nie, dobra, w pierwszym odcinku nie przegraliśmy chyba żadnej gierki. W dwóch poprzednich przegraliśmy, no ale to takie przełamanie by było fajne. Miło by było nie przegrać w odcinku żadnego meczu. Miło też by było coś strzelić w końcu. Nie wiem, czekasz mu się boost z respi. Nie wiem, jak w ogóle traktować ten meczek, bo on też chyba jakoś pod klipy chce zagrać. Dobra, zostawmy mu ścianę. Ja nie pytałem o to, żeby latać klip za klipa, ale on chyba tak chce. No więc sobie zostawmy mu piłkę i zaraz po prostu go rozwalimy. Nie no, robi pogo? Co to jest w ogóle? Dziwne są te rangi. Dobra, polećmy na ceiling shot. Tutaj reset. Nie udało się. Nie no, nienawidzę latać natury, bo to tak jakby mnie strasznie rozprasza i jestem dużo gorszy. Widzieliście w pierwszym meczu, jak nie leciałem natury? I tak jakby grałem na skupieniu, to dużo lepiej to wyglądało moim zdaniem. Dobra, goście, oddawaj tą piłę, niszczymy cię za chwilę. Dobra, double reset, teraz musi wejść. Teraz się skupię. Jest jeden, jest drugi, jest strzał, ale ziemek obronił. Za nisko to uderzyłem zdecydowanie i za blisko jego podleciałem. Ale on naprawdę próbuje też już latać tylko na aeriale. No, powiem wam, jest to jeden na pewno, nie wiem, czy najciekawszy, czy najdziwniejszy odcinek. On próbuje strzelić coś takiego, prawie mu w sumie wyszło. Dobra, polećmy sobie na to. Ja tu sobie zrobię jakieś pogo. Albo nie zrobię pogo, bo nie potrafię. Nie wiem, jak ten film komentować. Ten mecz pewnie będzie trochę przycięty. Chyba, że ziomek na mnie... Nie no, come on! Ziomek prawy strzelił double reseto z Musty Flickiem. Dobra, musimy my coś pokazać, bo na ten moment gości króluje. Jesteśmy, przypomnę, na diamencie 1. Na randze diament 1 na jedynkach. Co to ma znaczyć? nie wiem jak to skomentować. Ej, całkiem serio to może być dobry odcinek. Tylko nie przegrajmy tego meczu może mimo wszystko. Ja sięgnę. Nie miałem już boosta. Miło by było nie przegrać, a to będzie mega bliskie. Ponieważ ten ziomek tak naprawdę będzie w dogrywce zaraz. Strzeli jedną bramę i wygrał. Chyba, że poleci na Flicka. Nie. Spierdzielaj, gościu. Dobra, wiesz co, jak ty lecisz na coś takiego, jak mi teraz nie poda, nie pozwoli, to zabycie dziadygą, porówą i takie tam. Dobra, pozwolił mi. Okej, okay. Double tapik. Nie trafiłem, najgorzej na świecie. Ale nie pozwalamy mu, lecimy. Tylko wygrywanie się liczy, pamiętajcie widzowie. Okej, okay, przebijmy go.
Oj, nawet nie chciałem tego strzelać bezpośrednio. Nie, wychodzimy z tego meczu. Ja chciałem tylko to tak jakby go przebić i może polecić na double tapa. A to wpadł w bramę i nawet nie mam jak tego oddać. Dobra, to moja fopa, moja wina, ale kończymy odcinek z Diamond 3. Prawdopodobnie dywizją jakąś drugą, trzecią, bo za szybko wyszedłem, bo nie chciałem zobaczyć reakcji tego typa, bo to było żenujące, że to strzeliłem. No ale tak czy inaczej, 4 mecze, 4 wygrane dzisiaj. Dosyć dużo pytań wam zadałem, dosyć też ciekawe było to, że w sumie w każdym meczu graliśmy na czempionów, czy tam nawet raz na Grand Championa, to znaczy Grand Championa. Osoby, co w poprzednim sezonie wbiła Grand Championa, więc prawdopodobnie tak się, no, na skraju waha. No ale i tak myślę, że jest to dosyć ciekawe w tym filmie. Dajcie znać, czy robimy przerwę teraz od serii i wracamy, jak już będę umiał robić jakieś koks freestyle, czy na przykład cały czas tryhardujemy teraz i lecimy po prostu po tego Grand Championa. Na te inne pytania myślę, że zresztą, że jakiś ktoś miał odpowiedzieć, to odpowiedział. Jak nie odpowiedział, no to trudno. Tak czy inaczej, dziękuję za oglądanie. Oczywiście życzę miłego dnia. Zapraszam do zostawienia suba i lajka. I to by było ode mnie na tyle. Elo, elo.